Cześć, witam w kolejnym wydaniu Cele Tygodnika. Dziś przeglądam numer 49. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Anna Seniuk, leśniczówka, gwiazda serialu Nigdy nie marzyła o aktorskiej sławie i do dziś walczy z tremą. A także Krzysztof Ibisz, demakijaż, ze swoimi gośćmi rozmawia zarówno o sukcesach, jak i porażkach. Czy ma przepis na idealny wywiad? A także gwiazdy tureckich hitów, aktorki znad Bosforu są uwielbiane na całym świecie. A także wywiad. Marek Bukowski, znakomity aktor, opowiada nam o filmie Babylon, którego jest reżyserem. Tak wygląda dzisiejsza okładka, a teraz czas rzucić okiem, co w środku. Na początek hity, seriale i wśród tegotygodniowych propozycji nowości Czas. Nauczyciel Mark Cobden, wzorowy mąż i ojciec, wsiada nietrzeźwy za kierownicę samochodu, powoduje wypadek, w wyniku którego ginie człowiek. Zostaje skazany na 4 lata więzienia, będzie musiał nauczyć się, jak przetrwać za kratami. Premiera tego serialu we wtorek, 14 grudnia o 20.10 w HBO. Druga z nowości to Grzesznica 4. Wyspa u wybrzeży Nowej Anglii. Emerytowany detektyw Harry Ambrose nocą dostrzega Percy Maldon, córkę miejscowych potentatów. Wydaje mu się, że dziewczyna skacze do wody. Trafia na trop kolejnej kryminalnej zagadki. Premiera tego serialu w poniedziałek, 13 grudnia o 21.45 w Canal Plus Premium. Czas teraz na hity, produkcje dostępne w sieci i wśród tygodniowych propozycji Słowa pożegnania. Krótko po Srebrnych Godach mąż Carly Fages nagle umiera. Z dnia na dzień świat kobiety rozpada się na kawałki. Na dodatek okazuje się, że zmarły miał sporo tajemnic. Carla, szukając zajęcia, które pozwoliłoby się jej utrzymać, wpada na niezwykły pomysł. Postanawia zostać zawodowym mówcą pogrzebowym. Rodzina jest zszokowana, a kobieta odnajduje spokój. Dla głównych Anke Engelke, Thorsten Merten i Nina Gumich. I cały sezon tego serialu dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji z kategorii filmy Most Dangerous Game. Pogrążony w długach Dutch dowiaduje się, że zostało mu kilka tygodni życia. Martwiąc się o przyszłość ciężarnej żony, zawiera umowę z tajemniczym Milesem. Mężczyzna oferuje mu pieniądze za udział w grze. Dutch staje się w niej ofiarą, na którą zapoluje 5 klientów. Za każdą godzinę skutecznej ucieczki otrzyma dodatkową sumę. Jako uciekinier ofiara zaczyna zdumiewać swoją skutecznością. Wkrótce odkrywa zaś, że coś tu wyraźnie nie gra. Mocne kino akcji z nieoczekiwanym finałem. W rolach głównych Liam Hemsworth i Christoph Waltz. I ten film dostępny jest w Prime Video. Jeszcze jedna z propozycji z kategorii familijne Godzilla vs. Kong. To idealna pozycja dla fanów mocnych wrażeń i świetnych efektów specjalnych. Przed wami widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów. Kong i jego obrońcy wyruszają w podróż, aby odnaleźć prawdziwy dom kolosa. Towarzyszy im Gia, uświęcona dziewczynka, którą z Kongiem łączy wyjątkowa więź. Niespodziewanie członkowie wyprawy napotykają na swojej drodze Godzilla, która sieje zniszczenie na całym świecie. Co stanie się, gdy dojdzie do konfrontacji? Dla widzów od 12 lat. Dla głównych Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown i Rebecca Hall. I ten film dostępny jest w HBO Go. W ramach produkcji dostępnych w sieci będę przeglądał po raz kolejny magazyn Netfilm. I na początek pierwsza z premier to była Ręka Boga. Reżyser Paolo Sorrentino powrócił do rodzinnego Neapolu, by nakręcić najbardziej osobisty film w karierze. Miałem 15 lat i moi rodzice zgodzili się, żebym zamiast z nimi do domku w górach pojechał do Empoli na mecz, w którym grał mój ukochany Maradona. Zostałem więc w domu, a oni wyruszyli w podróż. Nie zdążyłem pojechać na mecz, kiedy dowiedziałem się, że w naszym domku letniskowym nastąpił wyciek gazu, a moi rodzice zginęli. To dzięki Maradonie jestem jeszcze na świecie, wspomina. To wydarzenie zainspirowało go do nakręcenia To była ręka Boga. Tytuł nawiązuje oczywiście do słynnego gola strzelonego ręką przez argentyńskiego piłkarza w meczu z Anglią w 1986 roku podczas Mistrzostw Świata w Meksyku. Bohaterem filmu jest niezdarny nastolatek Fabietto Scissa, debiutujący Filippo Scotti. Pewnego dnia jego życie nieumyślnie ratuje jego idol Diego Armando Maradona, co całkowicie zmienia przyszłość chłopaka. W rolach głównych Filippo Scotti, Tony Servillo, Teresa Sapangelo i Renato Carpentieri. I ten film dostępny będzie od 15 grudnia na Netflixie. Kolejna z premier to Encounter.
rodzinny film drogi w nietypowym wydaniu. Encounter to emocjonujący, pełen zwrotów akcji film science fiction, w którym główne role grają nominowany do Oscara za Sound of Metal Riz Ahmed, a także dziecięcy, świetni aktorzy. Wszystko zaczyna się od katastrofy. W Ziemię uderza asteroida, a efekt kolizji jest przerażający. Pojawia się tajemniczy wirus przenoszony przez krwiożercze owady. Ludziom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Były komandos Malik Khan Ahmed, spryskany owadobójczym sprayem, wyrusza na ratunek swoim synom, których długi czas nie widział. Matka dzieci, Pia Janina Javankar, jest już zarażona. Khan po cichu wchodzi do jej domu i wykrada chłopców, którzy uwielbiają i podziwiają ojca, więc idą za nim bez pytania. Babi, Aditya Gedada i Jay Lucian River Chawan cieszą się z tej nieoczekiwanej przygody. Pytanie tylko, czy byłemu żołnierzowi chodzi rzeczywiście o uratowanie dzieciaków. Zaczyna się podróż, podczas której chłopcy będą musieli podejmować dojrzałe decyzje. Reżyserem filmu jest Michael Pierce, zdobywca nagrody BAFTA za dramat Pod ciemnymi gwiazdami. W ramach głównych Riz Ahmed, Octavia Spencer i Rory Corcane. I ten film dostępny będzie od 10 grudnia w Prime Video. Kolejna z premier to The Tender Bar. Ciepła i pełna humoru opowieść o młodości cenionego amerykańskiego dziennikarza i pisarza, nakręcona i zagrana przez gwiazdy. Wyreżyserowany przez George'a Clooney'a film jest adaptacją publikowanej w 2005 roku bestsellerowej autobiografii powieści J.I. Moeningera, laureata Nagrody Pulitzera. Opowiada o jego dzieciństwie i burzliwym dorastaniu na Long Island. Głównego bohatera gra Ty Sheridan, a także w innych okresach czasu Daniel Ranieri i Ron Livingstone. Równie ważną postacią w tym dramacie o blaskach i cieniach dojrzewania jest wujek Charlie, którego wciela się Ben Affleck. Ojciec J.R. Moheningera porzucił rodzinę po tym, jak chłopiec przyszedł na świat. Dziecko wychowywała matka Lily Rabe i ekscentryczny dziadek Christopher Lloyd. Największe oparcie i przyjaźń dzieciak znalazł w wujku, który prowadził miejscowy bar o nazwie Dickens. To miejsce stało się dla J.R. azylem, w którym zawsze mógł liczyć na pomoc i otuchę. Tam uczył się życia i szukał męskich wzorców. Tam znalazł pierwszą miłość i pierwszy seks, a także sporo kłopotów. Clooney nakręcił film na podstawie scenariusza Williama Monahana, zdobywcy Oscara za Infiltrację, która głównych Ben Affleck, Ty Sheridan, Christopher Lloyd i Lily Rabe. I ten film dostępny będzie od 12 grudnia w Prime Video. Kolejna z premier to The Expanse 6. Dla fanów serialu to cios. Szósty sezon jest pożegnaniem z jego bohaterami. Na dodatek ma liczyć zaledwie 6 odcinków i to pokazywanych po jednym tygodniowo. Ostatni sezon rozpoczyna się w momencie toczonej wojny w Układzie Słonecznym, gdy Marco Inaros i jego armia wciąż przeprowadzają niszczycielskie ataki asteroid na Ziemię i Marsa. Gdy napięcia wojenne i wspólne straty grożą rozerwaniem załogi Rosjananta, Christian Avasarala podejmuje odważny krok i wysyła byłą marsjańską Marine Bobby Draper na tajną misję, która może odwrócić losy konfliktu. Tymczasem w pasie Drummer i resztki jej rodziny uciekają po zdradzie Marco. Na odległej planecie z pierścieniami zaczyna powstawać nowa siła. Dominic Tripper, nagrająca Naomi Nagace, ujawniła, że pierwszy i ostatni odcinek sezonu kręcone były jednocześnie. Zawsze wiedzieliśmy, że chcemy zakończyć serial w wielkim stylu. Bardzo dużo się dzieje w tym odcinku. Decyzja o filmowaniu go na początku pozwoliła nam dopracować wszystkie efekty specjalne, powiedziała. Dla głównych Dominic Tripper, Wes Chatham, Steven Strait, Shoreh Agadashlu i Kaz Anwar. I szósty sezon tego serialu dostępny będzie od 10 grudnia w Prime Video. I jeszcze jedna z premier, Niewybaczalne. Scenariusz tego filmu, opartego na brytyjskim miniserialu Unforgiven, był napisany z myślą o Angelinie Jolie. Ona jednak nie wykazała zainteresowania produkcją, projekt odłożono więc na lata, aż trafił do firmy Fortress Films należącej do Sandry Bullock. Aktorka nie tylko podjęła się produkcji filmu, ale też zagrała w nim główną rolę. Ruth Slater, Bullock, wychodzi z więzienia po odbyciu 20 lat kary za brutalne przestępstwo, bo bohaterka zmaga się z wieloma trudnościami i brakiem zrozumienia u dawnych przyjaciół, którzy nie mogą zapomnieć o tym, co zrobiła. Nikt nie chce utrzymywać z nią kontaktu, ani próbować jej pomóc. Jedyną nadzieją na odnalezienie odkupienia jest naprawienie relacji z siostrą, którą musiała porzucić. 20 lat więzienia na pewno zmienia człowieka. Dla wielu nawet po odbyciu kary i tak już na zawsze zostaje się więźniem. I z tą etykietką trzeba się uczyć żyć. Wydaje mi się, że naprawdę warto przyjrzeć się takim ludziom bliżej, zastanowić się nad tym, co przeżyli, i dać im drugą szansę, mówi aktorka. Co ciekawe, do roli Bullock musiała nie tylko przygotować się tym psychicznie, ale też podszkolić się w stolarce, bo właśnie w stolarni jej bohaterka znajduje pracę. W rolach głównych Sandra Bullock, Joe Berntal, Vincent D'Onofrio, Viola Davis i Richard Thomas. I ten film dostępny będzie od 10 grudnia na Netflixie.
To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Tyle Tygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tygodniowych propozycji premiery Atak na Pearl Harbor. W piątek zobaczymy dwuczęściowy film poświęcony wydarzeniom z 7 grudnia 1941 roku. Świadkowie wspominają niespodziewany japoński atak na amerykańską bazę marynarki wojennej. Premiera tego programu w piątek 10 grudnia o 22 na National Geographic. Kolejna z premier to Daniel Day-Lewis, geniusz z Hollywood. Tytułowym geniuszem z Hollywood jest nagrodzony 3 Oscarami irlandzko-brytyjski aktor. Dlaczego w 2017 roku Daniel Day-Lewis postanowił rzucić karierę? Premiera tego programu w niedzielę 12 grudnia o 10.45 w Ale Kino Plus. Kolejna z premier to Co z tą solą? Jakie znaczenie dla naszego zdrowia i jakie miejsce w historii i kulturze ma sól? O tym opowiada ten niedzielny dokument. Poznamy również rozmaite sposoby jej pozyskiwania. Premiera tego programu w niedzielę 12 grudnia o 22 w Planet Plus. Kolejna z premier to Fani czterech kółek Mini. Mini to kultowy brytyjski model samochodu. Zainteresowali się nim bohaterowie tego serialu. Zobaczymy, czy uda im się przywrócić do życia liczące 55 lat auto. Premiera tego programu w poniedziałek 13 grudnia o 23 na Discovery Channel. Kolejna z premier to Kłamstwo rodziny Hartów. Autorzy filmu omawiają sprawę pewnego tragicznego wypadku samochodowego. Jego ofiary, małżeństwo z 6 dzieci, mogły w rzeczywistości zostać zamordowane. Premiera tego programu w niedzielę 12 grudnia o 21 w ID. I jeszcze jedna z premier, Tajemnice Alaski. Dlaczego w pewnym zakątku Alaski dzikie zwierzęta stają się bardziej agresywne? Filmowcy sprawdzają, czy stoją za tym dziwne siły emitowane przez tajemniczą pozaziemską piramidę. Premiera tego programu w czwartek 16 grudnia o 23 na Discovery Channel. Czas teraz na hity filmowe i wśród tygodniowych propozycji premiera w TV Operacja Deszcz. Amelia i Matt tworzą ruch oporu przeciwko kosmitom, którzy opanowali Ziemię. Celem jest odzyskanie błękitnej planety, sequel widowiskowej produkcji z 2018 roku. Premiera tego filmu w piątek 10 grudnia o 23.30 w TVN. Wzorem poprzednich tygodni po raz kolejny skupiłem się również na filmach świątecznych, tak więc czy to już święta? To już święta? Jeszcze nie, poza 3 tygodnie, ale w TV święta na całego i do tego gorące. Świąteczna dziewczyna znajdzie miłość i przeżyje zimowy romans, a Kevin zostanie sam po raz czwarty i spędzi ostatnie święta w domu. Grinch po raz kolejny będzie próbował odwołać święta. Na szczęście na ratunek ruszą Renifer, Nico i Arthur i znowu będzie gwiazdka. Poza tym złe mamuśki spróbują przetrwać święta, słuchając opowieści wigilijnej, poszukają gwiazdkowej zguby i w końcu ujrzą gwiazdkę z nieba. Na koniec wybierzemy się na świąteczną wyprawę ze złymi Mikołajami w poszukiwaniu żony. Teraz na sobotę i 2 razy rozrywka, 40 Bayerful i gala wręczenia Europejskich Nagród Filmowych EFA 2021 Muzyczne i Filmowe Emocje. Blondyneczka, Wakacyjna Dziewczyna oraz Wszyscy Polacy to tylko niektóre hity zespołu Bayerful. Bayerful jest obecny na scenie muzycznej począwszy od lat 90. Dziś na jego beneficie usłyszymy zaproszone gwiazdy, m.in. Szazę i zespół Boys. Widowisko poprowadzi Katarzyna Cichopek i Aleksander Sikora. Z kolei o 19 na TVN Fabuła poznamy zdobywców Europejskich Nagród Filmowych. Faworytami są Jasna Djuric i film Aida oraz niesamowity Anthony Hopkins za rolę w filmie Ojciec. A 40 zespołu Bayerful do obejrzenia w sobotę 11 grudnia o 20 TVP2. Kolejna z premier to Sekretne życie koali. Nie taki słodki. Potrafi przespać nawet 21 godzin na dobę. A co robi, gdy nie chrapie? Pierwszy odcinek serialu pokaże zwyczaje i budowę ciała tych torbaczy. Aby przeżuwać liście eukaliptusa, mają w policzkach specjalne torebki. Gdy przytulają się do drzewa, to chodzą ciała. Zazwyczaj powolne, w okresie godowym zaczynają szaleć. Lepiej wtedy je omijać szerokim łukiem. Premiera tego programu w sobotę 11 grudnia o 16 w Planet Plus. Teraz czas na niedzielę i finał sezonu Kobieta na krańcu świata. Kulisy wyprawy to już ostatni odcinek 13 sezonu Kobiety na krańcu świata. Martyna dotarła do Rumunii, Dubaju, Gruzji, Malawi, Egiptu i Kenii. Na pustyni w Dubaju spotkała kolegów z rajdu Dakar, Marka Dąbrowskiego i Jacka Czachora, a w Kenii wystąpiła w teledysku Darlan Rukisz. Rozmawiała też z Rachą Mohrak,
która, tak jak ona, zdobyła koronę Ziemi. Teraz poznajemy kulisy tych niezwykłych wypraw. Finał sezonu Kobiety na Krańcu Świata w niedzielę 12 grudnia o 11.30 w TVN. Czas na poniedziałek i koncert Po co nam wolność? O stanie wojennym. 40. rocznica stanu wojennego skłania do refleksji. W hołdzie bohaterom grudnia 1981 roku zaśpiewają na wyjątkowym koncercie m.in. Katarzyna Moś, Janusz Radek i Damian Kukeja. Z kolei o 21.40 zobaczymy dokument przypominający, w jaki sposób w trudnych chwilach wspierali nas mieszkańcy innych krajów. A koncert do obejrzenia w poniedziałek 13 grudnia o 20.15 w TVP1. Kolejna z premier to Polska z góry nad wodą, piękna i niebezpieczna. Odra przecina Czechy, Polskę i Niemcy, mierzy łącznie ponad 854 km, z czego 742 znajdują się na terenie naszego kraju. Ten film pokaże piękne fragmenty rzeki, z kolei zrobione z góry zdjęcia zachwycą nas bogactwem szczegółów zarówno przyrodniczych, jak i wielkomiejskich. Popatrzymy na jazy, zapory i statki kursujące po Odrze, a także na zabytki. Ważną częścią filmu są rady i przestrogi ekspertów. Zachęcą nas do mądrej ekologicznej eksploatacji rzek. Wytłumaczą, że woda to zawsze niebezpieczny, nieokiełznany żywioł. Przypomnijmy, że tzw. powódź tysiąclecia w lipcu 1997 roku była skutkiem wylania właśnie Odry. Premiera tego programu w poniedziałek 13 grudnia o 18.30 w Planet Plus. Teraz czas na wtorek i finał sezonu Ślub od pierwszego wejrzenia. Kto nas zaskoczy? Dziś dowiemy się, które z eksperymentalnych małżeństw zdecyduje się pozostać w związku, a kto zażąda rozwodu. Czy widzowie się nie pomylili, oceniając, że Aneta i Robert są doskonale dobraną parą, a Julia i Tomasz nie mają szans na wspólną przyszłość? A jaka będzie ostateczna decyzja Kasi? Emocji nie zabraknie do ostatnich minut programu. Finał programu Ślub od pierwszego wejrzenia we wtorek 14 grudnia o 21.35 w TVN. A teraz czas na serial, o którym już wspominałem, ale można powiedzieć jeszcze raz, czyli Czas, więzienny czyściec, od pierwszego odcinka. Życie Marka Cobdena było dość zwyczajne, założył rodzinę, lubił swoją pracę, aż któregoś dnia wsiadł pijany do samochodu i zabił człowieka. Zdruzgotany tym, co się stało, niemal z ulgą przyjmuje orzeczenie sądu, na podstawie którego trafia na 4 lata za kratki. Ma dużo szczęścia, bo w więzieniu pod opiekę bierze go Eric McNally, strażnik starający się, aby słabsi więźniowie nie zaznali krzywdy, ale niebawem sprawy mocno się skomplikują. Premiera tego serialu we wtorek 14 grudnia o 20.10 HBO. Na koniec jeszcze jedna premiera, mega sknery na pomoc. Na pomoc rozrzutnym. Prawie każdy z nas doświadczył zaskoczenia, gdy niedługo po wypłacie pensji okazało się, że nasze konto jest już prawie puste. Amerykańskie rodziny, których budżety wymknęły się spod kontroli, wzywają na pomoc specjalistów od sposobów na oszczędzanie. Ich metody czasem wydają się ekstremalne, a nawet szokujące, ale przynoszą założony skutek. I co równie istotne, mogą przyczynić się do ograniczeń w zanieczyszczaniu środowiska. Premiera tego programu w środę 15 grudnia o 20 w TLC. Tak więc według tego programu, który w tym tygodniu przedstawiam, to już prawie będzie połowa grudnia. Choć dziś, gdy to nagrywam, są Mikołajki, ale widać, że święta już coraz bliżej. Ale mimo, że jest to taki sezon, o którym mówię, że właściwie żadnych premier nigdy nie ma i zazwyczaj tak było, że ich nie było, choć rzeczywiście w tym tygodniu trochę mniej, bo jednak prawie wszystkie programy miały już swoje finały. Wczoraj był finał Masterchefa. Więc właściwie został jeden program, który nie miał swojego finału, jest to właśnie taki reality show czy program rozrywkowy. Chodzi oczywiście o Ślub od pierwszego wejrzenia. Nie wiem, nie widziałem żadnego odcinka z tego sezonu, nie wiem właściwie, co tam się dzieje i jak te pary wyglądają, czy są dobrane, czy nie. Ale jakoś nigdy nie byłem fanem tego programu, więc chyba tylko pierwszą edycję jakoś tak rzuciłem okiem, no bo to było takie kontrowersyjne. A teraz już po tych kilku sezonach chyba ludzie się do tego przyzwyczaili, już nikt na to nie zwraca uwagi, choć nadal uważają ten program za kontrowersyjny. Ja tak stwierdziłem już dawno temu, że po prostu tego programu nie będę oglądał i nadal jestem w tym konsekwentny. Jeżeli chodzi o inne programy, no to wiele premier na kanałach tematycznych, rzeczywiście można znaleźć ich trochę, ale to już jest taki standard. Zresztą o niektórych seriach widzę, że mówię już drugi czy trzeci raz, bo po prostu kolejne odcinki mają swoje premiery. No i poza tym będzie premiera dwóch seriali. Jeden z nich to Czas, który będzie na HBO, a drugi z nich to czwarty sezon Grzesznicy, który na Canal Plus Premium. Jasne, nie są to seriale, które będą dostępne w ogólnodostępnych kanałach, ale jednak gdy ktoś ma dostęp do Canal Plus czy do HBO, no to może sobie to obejrzeć i są to jakieś nowości, no bo są to nowe odcinki. Wydaje mi się, tych odcinków nie będzie wiele. To będą takie raczej chyba krótkie, 6-8 odcinkowe seriale. Nie sprawdzałem tego, ale tak mi się
się wydaje, że nie będą to raczej długie seriale. Poza tym na pewno nadal są premiery tych tureckich seriali. Tutaj na okładce właśnie wspominano o gwiazdach tureckich seriali, ale że w ogóle nie wiem, kim są te aktorki, to stwierdziłem, że nie będę już wspominał o tych wszystkich aktorkach, bo nie wiem, nie rozróżniam tych wszystkich produkcji. Wiem, że ich jest sporo i że cieszą się popularnością. Zresztą w tamtym tygodniu o tym mówiłem, tym bardziej, że miała być premiera nowego serialu, którego tytułu już nie pamiętam, ale wiem, że kolejny turecki serial miał swoją premierę. Jeżeli chodzi o inne programy, no to teraz pewnie będą pojawiać się różne właśnie koncerty, albo koncerty rocznicowe z okazji rocznicy stanu wojennego, czy inne tego typu koncerty, tak jak 40 w zespołu Bayerful i tak dalej, że pewnie takich gal będzie jeszcze sporo. Zresztą tym bardziej już niedługo będzie też konkurs Eurowizji, więc też będzie co oglądać Eurowizji dla dzieci, tak dokładnie rzecz biorąc. Tym bardziej, że kandydatka polska ma duże szanse na zwycięstwo. No a tak poza tym, no to zostają po raz kolejny, tak jak już mówię, platformy streamingowe. No tam też dość sporo tych premier w tym tygodniu się pojawia. No i właśnie, coraz bliżej święta mówię, więc kontynuując tę statystykę, którą prowadzę tych świątecznych filmów, kolejne 20 tytułów w tym tygodniu się pojawia na różnych kanałach, więc jestem ciekawy, do jakiej liczby dobiję, ale już widać, że tych filmów jest chyba trochę więcej, choć niektóre tytuły zauważam, że z roku na rok się powtarzają. Jasne, co chwilę są kręcone nowe filmy świąteczne, właściwie to są świąteczne komedie romantyczne, więc pewnie jeszcze jakieś nowe tytuły się pojawią. No i pewnie będą te stare klasyki, które zawsze pojawią się w święta, ale pewnie pojawią się bliżej świąt, albo właśnie w Wigilię i w pierwszy i drugi dzień świąt, więc na razie te takie kultowe już tytuły jeszcze się nie pojawiają, ale jeżeli ktoś chce się wprawić już w świąteczny nastrój, to na pewno znajdzie coś dla siebie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!